23 dzień wojny na Ukrainie. O bieżącej sytuacji portal InfoFlash. Ustawa o obronie ojczyzny podpisana przez prezydenta. Nowe przepisy zakładają m.in. zwiększenie budżetu na obronność, a także rozbudowę sił zbrojnych. Musimy być przede wszystkim bezpieczni. Bezpieczni od tego wszystkiego, co dzisiaj widzimy. Co dzisiaj widzimy na Ukrainie, a co wedle poglądów 3/4 społeczeństwa rosyjskiego, tak przynajmniej wskazują badania, ma też spotkać nasz kraj, zaraz po Ukrainie. To nie jest akt prawny, który został stworzony dlatego, że Rosja zaatakowała Ukrainę. To jest akt prawny, który został stworzony dlatego, że przewidywaliśmy, że Rosja może zaatakować Ukrainę, tak jak to kiedyś wskazał prezydent Lech Kaczyński. Niestety spodziewaliśmy się tego, że może to nastąpić i że w związku z tym my w przyszłości możemy być kolejnym celem napaści żarłocznej, imperialnej Rosji. Stąd taka decyzja, stąd ta myśl modernizacyjna, stąd wierzę głęboko w to, że ta ustawa będzie realizowana z powodzeniem. W rakietowym na Lwów zniszczony został zakład naprawy samolotów. Ranna została jedna osoba. Według dowództwa ukraińskiej obrony powietrznej Rosjanie wystrzelili 6 rakiet manewrujących z okrętów na Morzu Czarnym. Mer Lwowa alarmuje. Taktyką wroga jest unicestwienie Ukraińców. To są szkoły. Atakowane są szkoły, przedszkola, a także szpitale. To są obiekty infrastruktury, więc nie ma znaczenia, że nie są to obiekty wojskowe. Taktyką wroga jest totalne zniszczenie Ukraińców. Dzieci, kobiet, osób starszych. Dodatkowo utrudnia się opuszczanie miast, na przykład nie ma możliwości wyjechania z Mariupola. Zmagamy się z problemem z dostarczaniem wody czy leków. Więc dzisiaj wszystkie miasta w naszym kraju i wszystkie obiekty w tych miastach traktowane są przez Rosję w ten sam sposób. We Lwowie staramy się zabezpieczyć zabytki, architekturę, pomniki historyczne. Dokładamy wszelkich starań na wypadek bombardowania, żeby zachować spuściznę, która należy nie tylko do nas, ale także do całego świata. To są realia naszego życia. 3/4 Rosjan uważa, że Federacja Rosyjska powinna kontynuować swoją tak zwaną specjalną operację wojskową na terenie innych krajów, w tym w Polsce, wynika z sondażu przeprowadzonego przez grupę ukraińskich socjologów z Active Group. W sondażu zapytano również o użycie broni nuklearnej w ograniczonym zakresie. Tu ponad 40% respondentów wyraziła aprobatę dla takiego działania. Zdecydowanie przeciwnych było 25,5%. Na pytanie, czy Federacja Rosyjska powinna zbrojnie powstrzymać inne kraje od wspierania Ukrainy, 40% zapytanych poparła takie działanie, a 46% nie ma zdania. Na pytanie, czy Federacja Rosyjska powinna zwiększyć swój obszar wpływów poprzez zbrojne działania w innych krajach, blisko połowa zapytanych uważa, że Rosja powinna powrócić do kształtu dawnego ZSRR, a ponad 40% włączyłaby w to kraje dawnego Układu Warszawskiego. Badanie przeprowadziła grupa ukraińskich socjologów, która postanowiła sprawdzić nastroje w rosyjskim społeczeństwie i kontaktowała się z obywatelami tego kraju drogą telefoniczną. Dania popiera propozycję wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w sprawie misji pokojowej na Ukrainie, informuje minister obrony Morten Bockow. Jak powiedział przed spotkaniem ministrów obrony państw NATO w Brukseli, duński rząd jest gotowy do wysłania na Ukrainę żołnierzy w ramach misji pokojowej, jeżeli może się to przyczynić do zakończenia tej krwawej wojny. Mamy dekady doświadczeń takiej pracy i zdecydowanie uważam, że Dania może w tym współuczestniczyć i coś zmienić, dodał. Minister obrony Danii zadeklarował również gotowość wzmocnienia kontyngentu w państwach bałtyckich, w których już obecni są duńscy żołnierze i samoloty. Przypomniał również, że po ostrzeżeniu sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga o tym, że Rosja może użyć na Ukrainie broni biologicznej lub chemicznej, Dania wysłała sprzęt pomocny w wykryciu tego rodzaju okrucieństw. Wśród znanych osób potępiających atak Rosji na Ukrainę znalazł się gwiazdor i były gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger. W odezwie do narodu rosyjskiego podkreślił, że Kreml kłamie w sprawie tzw. operacji specjalnej. Zwrócił się także do rosyjskich żołnierzy, przywołując swoją rodzinną historię.
Pozwólcie, że wam coś opowiem. Kiedy mój ojciec przyjechał do Leningradu, był napompowany kłamstwami swojego rządu. Kiedy opuścił Leningrad, był załamany fizycznie i psychicznie. Resztę życia przeżył w bólu. Ból spowodowany złamanym kręgosłupem. Ból spowodowany odłamkami, które zawsze przypominały mu o tamtych strasznych latach. I ból spowodowany poczuciem winy. Rosyjscy żołnierze, którzy słuchają tej audycji, doskonale wiedzą, o czym mówię. Widzieliście to na własne oczy. Nie chcę, abyście zostali złamani, tak jak mój ojciec. To nie jest wojna w obronie Rosji, w której walczyli wasi dziadowie i pradziadowie. Ta wojna jest nielegalna. Wasze życie, wasze kończyny, wasza przyszłość są poświęcane na rzecz bezsensownej wojny potępianej przez cały świat. Każda bomba i pocisk, która spada, nie spada na wroga, ale na szkołę, szpital i dom. Wiem, że naród rosyjski nie jest świadomy, że takie rzeczy się dzieją. Dlatego wzywam Rosjan i rosyjskich żołnierzy na Ukrainie, aby zrozumieli propagandę i dezinformacje, które są wam przekazywane. Proszę was o pomoc w rozpowszechnianiu prawdy. Gestów solidarności z Ukrainą nie brakowało podczas finału Miss World. Najpiękniejszą kobietą świata została Polka Karolina Bielawska, a pamiętając o wojnie, kandydatki przeszły po scenie ze świecami. O tytuł najpiękniejszej rywalizowało 40 kobiet z całego świata. 23-letnia Miss World jest studentką, mieszka w Łodzi, gdzie studiuje i pracuje jako modelka. Konkursy piękności to dla niej nie nowość, bo w 2019 roku zdobyła tytuł Miss Polonia. A 33 lata temu tę samą koronę zdobyła Aneta Kręglicka. Tak kończymy portal InfoFlash. Więcej na naszych stronach. Do zobaczenia.